Witam serdecznie. Dziś zrobimy zapiekankę ziemniaczaną. Na początek musimy przygotować sobie ziemniaki i pokroić je w plasterki. Później te ziemniaki będziemy obsmażać na patelni po około 4 minuty z każdej strony. Przy czym musimy je troszeczkę posolić, żeby nabrały smaku. Odkładamy i na tej samej patelni podsmażamy pieczarki pokrojone w plasterki. Następnie, jak zdejmiemy pieczarki, podsmażamy naszą kiełbasę pokrojoną w plasterki. Do naszej kiełbasy dodajemy cebulę, żeby również się zarumieniła. A na koniec przygotowujemy sos. Mieszamy ze sobą śmietanę, musztardę i majonez. Konsystencja taka ciasta naleśnikowego. Naszą foremkę, przy czym my mamy naczynie żaroodporne, polewamy lekko olejem i rozsmarowujemy ten olej po całości naczynia, żeby nam się nie przypaliło. Pierwszą warstwę ziemniaków, jak Państwo będą tutaj mogą zauważyć, układamy zakładając ziemniaka na ziemniaka. Wtedy ten spód będzie nam się trzymał mocniej i nie będzie przepuszczał. Po dokładnym ułożeniu dołu nakładamy pierwszą warstwę kiełbasy z cebulą. Proszę pamiętać, że przygotowane przez nas składniki musimy podzielić na trzy, bo będą trzy warstwy w tej zapiekance. Na naszą kiełbaskę wkładamy pieczarki. Następnie posypujemy kukurydzą. Przyprawiamy oregano, ostrą papryką i czosnkiem granulowanym. Ilość przypraw zależy od Państwa, jak Państwo lubią, jak Państwo wolą, żeby było doprawione, czy więcej papryki, czy więcej czosnku. To już od Państwa zależy. I końcową częścią tej warstwy akurat jest sos. Polewamy nią, nie przesadzając oczywiście z ilością, bo to ma ładnie przejść, a nie być zalane tym sosem. I rozpoczynamy kładzenie drugiej warstwy. Teraz już ziemniaki kładziemy obok siebie, jeden obok drugiego. Na ziemniaki położymy naszą kiełbasę. Na kiełbasie pieczarki oczywiście. I kukurydzę. Przyprawimy wszystko, polejemy naszym sosem i ułożymy trzecią warstwę. Na ziemniaki położymy naszą kiełbasę. Na naszą kiełbaskę wkładamy pieczarki. Następnie posypujemy kukurydzą. Przyprawiamy oregano, ostrą papryką i czosnkiem granulowanym.
Na koniec trzeciej warstwy posypujemy startym żółtym serem. Jak ułożymy nasz ser, posypujemy go również oregano i czerwoną papryką ostrą. Tak przygotowaną zapiekankę przykrywamy. Naczyniem żaroodpornym wstawiamy do piekarnika. Łącznie pieczemy 50 minut, ale na 15 minut przed końcem okroimy pokrywkę, żeby ser żółty z góry nam się zapiekł, tworząc fajną, chrupką powierzchnię. Życzę smacznego i zapraszam na kolejne przepisy na Magia Kuchni.